swojej historycznej podróży dookoła świata po wszystkie sławne przylądki nobilitujące żeglarzy. Dobrej Nadziei, południowo-wschodni i ten najbardziej nieprzejednany, groźny Kap Horn. Czemu zawdzięcza swoją ponurą sławę cmentarzyska żaglowców przylądek nieprzejednany. Swój lwi pazur pokazał załodze szkolnej fregaty parę dni wcześniej, zanim jeszcze zobaczyła w porannej mgle wystające z oceanu skały Hornu. Przez dwie doby sztorm wściekle szamotał Darren młodzieży. Prędkość wiatru wielokrotnie dochodziła 12 w skali Beauforta, stan morza 9, pędzące jedna za drugą 12-metrowe fale. 4 marca, kilka minut po godzinie 14, przy uderzeniu ogromnej fali, która zwaliła się na statek, wskazówka przechyłomierza zatrzymała się na końcu skali oznakowanej do 55 stopni. Przez zejściówkę wtargnęła woda pod pokład, zalewając korytarz i sale wykładowe. W się silnych wiatrach nie trudno o rekordy. Nowy rekord prędkości chwilowej, jak go nazywano, padł, gdy lok pokazał 16,6 węzła. Między wachtami powstała cicha rywalizacja, która z nich przepłynie więcej w ciągu 4-godzinnej służby. Najlepszy dotychczasowy wynik 58 mil uzyskany na trasie z Rio de Janeiro do przylądka Dobrej Nadziei w drodze do Australii, kiedy wyśrubowano rekord dobowego przebiegu białej fregaty na 302,2 mili, okazał się trudny do poprawienia. Huraganowe szkwały darły żagle. Fala jest martwa, dość duża, więc ze sterowaniem mogą być drobne kłopoty. Ale wystarczy sterować w miarę delikatnie. Nie. Uzyskano jeszcze jeden świetny wynik. 1259 mil w ciągu kolejnych 124 godzin żeglugi ze stałą średnią prędkością 10,2 węzła. Takim wynikiem nie mógł się poszczycić żaden inny statek żaglowy w ciągu ubiegłego roku. Przyniosło to darowi młodzieży Boston Teapot Trophy, niezwykle cenioną wśród załóg wielkich żaglowców nagrodę przyznawaną przez londyńskie Sail Training Association. Żeglugi w ryczących czterdziestkach i wyjących pięćdziesiątkach dokonano jeszcze jednego wyczynu. Okazało się, że przepłynięcie ponad 4000 mil morskich przez Pacyfik z Wellingtonu w Nowej Zelandii w pobliże Cabo de Hornos w 23 dni jest niezłym wynikiem.
Zaliczony do najszybszych żaglowców świata, słynny kliper pocztowo-pasażerski z okresu gorączki złota w Australii, Lightning, konstrukcji sławnego Donalda McKaya, docierał z Melbourne do Hornów 19 dni. Ale jego kapitan dzień i noc warował na pokładzie z pistoletami w garściach, żeby nawet w największym sztormie nikt z załogi nie ośmielił się poluzować jakiejkolwiek liny. Konstruktorzy z inżynierem Zygmuntem Choreniem na czele i jego budowniczowie ze Stoczni Gdańskiej imienia Lenina mogą być dumni ze swojego dzieła. Wyjście bez szwanku ze sztormu, dla oceny którego siły zabrakło przyjętej w żegludze morskiej skali, jest najwyższym świadectwem umiejętności załogi i klasy statku. Bosman Kotowski ogląda skutki uderzenia kolejnego sztormowego szkwału. Nie wytrzymywały nawet nowe żagle uszyte specjalnie na podróż dookoła świata. Znane z silnych wiatrów i niemal bez przerwy przewalających się sztormów, niskie szerokości, którymi żeglowała biała fregata, po opuszczeniu Nowej Zelandii obchodziły się z nią początkowo dość łagodnie. Co prawda od czasu do czasu zahaczała ostatek któraś z bardziej wiecznych ćwiartek wszechobecnych tu niżów. Tłukło się wtedy wszystko, co było zaształowane niezgodnie z praktyką morską. Ale młoda załoga szybko nabrała doświadczenia. Ponad miesiąc ani razu nie trzeba było korzystać z pomocy silników napędowych. 6200 mil morskich pod żaglami. Z załogi maszynowej żartowano, że mogłaby z powodzeniem wziąć wolne. Przy długich przelotach między portami szybko jeden dzień staje się podobny do drugiego. Marynarze twierdzą, że po 3 tygodniach takiej żeglugi odbija szajba. Cztery godziny wachty, 8 godzin odpoczynku i znowu wachta. Po służbie na pokładzie wszystko przemoczone do suchej nitki. Wysuszone, po następnej wachcie ubranie można znowu niemal wykręcać. Czyta się książki, których na lądzie nikt nie wziąłby do ręki. Każdy skrawek gazety jest w cenie, listy coraz dłuższe. Równo w 6 miesięcy po wypłynięciu w podróż dookoła świata, dar młodzieży docierał z powrotem na Atlantyk. Jego granica z Oceanem Spokojnym biegnie od przylądka Horn przez cieśninę Drake'a do Antarktydy. Za rufą pozostały 3 oceany i będące ich granicami na południowej półkuli przylądki Dobrej Nadziei i południowo-wschodni. Pierwszy przy Hornie był korsarz Francis Drake w 1578 roku na słynnej Złotej Łani.
ale swoją nazwę południowy kraniec Ameryki zawdzięcza Holendrowi Corneliusowi Schoutenowi, który zobaczył go w 1616 roku i tak nazwał na cześć swojego rodzinnego miasta w Niderlandach. 55 stopni, 58 minut szerokości geograficznej południowej. 67 stopni, 16 minut długości geograficznej zachodniej. Dar młodzieży zbliża się do słynnego przylądka nieprzyjednanego. Po przepłynięciu 26 132 mil morskich. Dar młodzieży z podniesioną biało-czerwoną banderą przychornie. Czy pana cicho możemy prosić? Waldku, chodź do nas. Ja muszę po czapkę. Dobro mam, nie? Z kapturem. Morskie stroje. Tak jest. Kurde, grytingu nie ma i teraz niski jestem. Dobrze, dobrze. Pójdźmy numer jeden. Panu przepraszam. Tak jest. Dziękuję. Panu dziękuję. Po raz pierwszy polska bandera pojawiła się u przylądka Horn zaledwie pół wieku temu. 2 marca 1937 roku przepłynął tędy dar Pomorza dowodzony przez legendarnego Macaja. 34 lata później, 2 listopada 1971 roku, przemierzał te wody 55-tysięcznik Manifest Lipcowy ze zbożem w drodze z Australii, a później jeszcze inne masowce. W 1973 roku zaatakowali z kolei Horn polscy żeglarze. 23 lutego Krzysztof Baranowski samotnie na Polonezie. 4 dni później bydgoscy kolejarze na Eurosie pod dowództwem Aleksandra Kaszowskiego, a w miesiąc później AZS-owski Konstanty Maciejewicz prowadzony przez Tomasza Zydlera. W następnych latach opływają Horn Otago i Kopernikus z kapitanami Zdzisławem Wieńkawą i Zygfrydem Perlickim. Gdynia pod Dariuszem Boguckim, Dar Przemyśla z Henrykiem Jaskółą, wojewoda pomorski prowadzony przez Wiesława Rakowskiego i wojewoda koszaliński dowodzony przez Ryszarda Babika. Komendant Daru Młodzieży, kapitan żeglugi wielkiej Leszek Wiktorowicz poprowadził 6 marca 1988 roku zaledwie 19 kabli od ponurych skał Hornu 159 Polaków, dwóch Czechosłowaków oraz Australijczyka Andrzeja Kaleskiego, któremu tak spodobało się na darze, że wraca nim do Polski. Za chwilę rzucimy buty kapitana Jacka Blake'a, kapitana Jagendewera, który prosił, aby te buty, gdy statek będzie w pobliżu Hornu, wyrzucić. Komendant i drugi oficer. Przyniosą nam szczęście na pewno, tak, dotychczas. Czesiu, ja lewy przez prawe. Ja prawy przez lewe. Pierwszy zaczynaj. Niecały miesiąc później Horn opłynęła załoga Asteriasa ze śląskiego jachtklubu ZSP PTTK pod dowództwem kapitana Henryka Sobieskiego, a 22 grudnia 1988 roku polsko-amerykańsko-radziecka załoga Pogorii dowodzona przez kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Było to drugie przejście jachtu pod polską banderą wokół przylądka Horn ze wschodu na zachód. No dość, kaphornowcy z drugiej wachty!
obłożyć! Tuż po minięciu hornu do życzeń, jakie napłynęły na ręce komendanta z kraju i z zagranicy, tłumnie dołączyli polscy rybacy łowiący w tych okolicach kalmary. Statkowa UKF-ka nie milkła przez cały dzień. Wypatrzył białą fregatę Chiefs Albatrosa Andrzej Kulik. Potem zgłosiły się Libra, Karina, Korwin, Humbak. Trudno zresztą wszystkich wymienić. Dziękuję bardzo za przywitanie. No, jest to dla nas pierwszy głos Polski po długim okresie czasu. Jest nam bardzo przyjemnie. Jesteśmy już rok czasu w morzu i to dla nas jest naprawdę wielka atrakcja spotkać tutaj dar. Dziękujemy uprzejmie. Kilka dni później, w niedzielne popołudnie, wspólne galowe zdjęcie uczestników historycznego rejsu, wykonane 102 aparatami fotograficznymi. A potem uroczyste wręczenie pamiątkowych medali i certyfikatów, które wszem wobec oraz wszelkim admirałom, kapitanom, oficjerom i marynarzom zacnym, wiadomym czynią, że delikwent na sławnym korabiu szlachetne imię Dar Młodzieży noszącym pod komendą kapitana Leszka Wiktorowicza 6 marca anno domini 1988 o godzinie 7:15 czasu statkowego w wokółziemskim rejsie swoim pod żaglami z zachowaniem całego morskiego stosownego ceremoniału opłynął groźny przylądek Horn, tak jak to czyniły przed laty załogi słynnych Kliprów i Windjammerów. Kliprów, porywisty wieje wiatr, ocean niespokojnie zmęczoną marszczy twarz. Ktoś zabrał mu łabędzie, tsunami związał je w kamienne klatki portu. Wciąż pozdrowienia śle. Powrócą Klipry na swój stary, zapomniany szlak, by bielą żagli nawoływać wszystkich nas. Zagwiszcze znów beztrosko w fantach niecierpliwy wiatr. Ocean parsknie nam radośnie pianą w twarz. Powrócą Klipry na swój stary, zapomniany szlak. Na wałach Robrego w Szczecinie zobaczyliśmy grot maszta bractwa kaphornowców Aleksandra Kaszowskiego. Na pokładzie białej fregaty przypłynęło 163 młodych kaphornowców. No więc to jest jeden z najprzyjemniejszych kłopotów, jakie może mieć grotmaszt bractwa kaphornowców każdej narodowości. Było nas 54, będzie nas teraz grubo ponad 200. Dzięki między innymi komendantowi tej fregaty, dzięki tej fregacie, dzięki całej kadrze i dzięki wszystkim tym, którzy na tym pokładzie opłynęli 3 przylądki, w tym przylądek Horn. Serdecznie, że tak powiem, witam nowych braci w kraju.